Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam was tutaj, cześć, czym znowuż. I zapraszam was już na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Tak, wiem, nie spodziewaliście się tego szybkiego odcinka. Ja też się nie spodziewałem, ale okazało się, że mogę nagrać na to. No to jesteśmy. Tak wygląda nasz węzeł tutaj, ten aktualny. Ten ostatnim odcinku trochę został przebudowany, jak widzicie, tu są drzewka. Coś drzewka, część już było dobionych, nie wiem, czy wszystkie były drzewka widać. No ale tak czy siak, tak to wygląda. W dzisiejszym odcinku mamy parę rzeczy do zmienia i zaczynamy od pierwszej, a mianowicie stawiamy sobie taki wielki tutaj hub przeładunkowy dla naszych autobusów. Nie, no żartuję. Na razie zaczynamy od małych rzeczy, a mianowicie międzynarodowy autokadowy. I tak, mamy jedną właściwie opcję, gdzie można by go postawić. Zastanawiałem się jeszcze przed chwilą, czy by go nie walnąć tutaj. Ale pomyślałem chwilę później, tu mamy dosyć dobrą drogę. Jest nawet ona tak w miarę odcięta do reszty świata. A jak ją poładnie połączymy z wiadomo czym, czyli z naszymi węzłami i tak dalej, to będzie nawet piękne. No i dlatego, że to będzie może być piękne, postawimy sobie to, najchętniej bym sobie postawił do tej drogi. Tylko nie wiem, czy nasze autokary będą z tego przeszczęśliwe, więc sobie to postawimy tutaj. Niestety no część nam wywali drogi, ale no musimy się z tym pogodzić. I tu wprowadzimy ruch jednokierunkowy, żeby to nam ładnie działało. Więc tutaj, tu i tu. Nawet wprawia się w dobrym kierunku ustawiło to. Będzie się dłużej wjeżdżać niż wyjeżdżać, no cóż. Ale żeby nie było, że kompletnie tutaj tą główną drogę, bo to jest ewidentnie główna, zamkniemy, to ją sobie zrobimy to w ten sposób. I tak, tu widzę, że nie wiem czemu nie ma tej jednej kratki, ale już jest. I tu nie ma tej kratki i tej nie będzie, bo tu będzie zejście do naszego... Znaczy, nie wiem właściwie do czego, ale będzie jakby coś, więc proszę bardzo. Tutaj oni mają sobie dojście i tak dalej. Dobra, to dobrze wygląda. I chyba więcej na razie tutaj nie trzeba robić. Tak mi się wydaje. W ogóle okazało się, bo przejrzałem sobie plany tego miasta. Tak, mamy plany. To my w tym kierunku nie będziemy nigdy iść. Więc tak jak tu jest ta pętla tramwajowa, to na trochę się tam kiedyś zmodernizuje, bo tutaj ten przemysł się trochę jeszcze rozbudowuje. W ogóle przemysłu to dawno już nie powiększaliśmy. Ale tu będzie jeden wielki, mega, mass transit i tak dalej, Sunset Harbor. Po pierwsze, autokarowy, to nie jest taki teraz turyst, to będzie później duży. Wielki węzeł tramwajowy, trolejbusowy i Bóg wie co jeszcze. Czemu? Ponieważ tutaj zamierzam stworzyć coś, co się nazywa w Warszawie Metro Mucziny. No i zobaczymy jak mi to wyjdzie. Pierwsze co widzimy, to jest tu korek. I to jest tu korek z głupich powodów. Dlatego nawet powiem wam, że więcej, to jest z bardzo głupich powodów. Bo nie mam zielonego pojęcia, czemu tu jest ten korek. Jeżeli wyburzymy tą ulicę, to on zniknie. Chyba tak. Dobra. Tak to bym sobie przebudował tą ulicę, ale skoro zniknął po czymś takim, po czymś tak banalnym, to nie mam zamiaru tego robić. Dobrze, mamy popyt na mieszkańców, to oznacza jedno. Trzeba byłoby rozwinąć zaciszę. Ale ponieważ jestem człowiekiem leniwym i nie chcę robić tego i no, wiemy jak to wygląda, więc zrobimy sobie to w nowy sposób. A mianowicie kupujemy nowy obszar. I teraz powiem wam jakie są plany na tą serię ogólnie. Widzicie mniej więcej gdzie ja tutaj jestem, tylko sobie poszerzę, żeby na maksa mapę. Dobra. To jest nasz główny kwadrat, który jest w podstawie. No i on mi się podoba, tak może być cacy w ogóle. Ale mamy też tu autostradę i do niej musimy dojść na pewno. A żeby do niej dojść, trzeba kupić ten kawałek ziemi. Więc właśnie w tym momencie i oto to robimy. To mamy już zakupione. Kolejną rzeczą, jaką trzeba byłoby kupić, jak mi ten świerkarz zniknie, to jest ten obszar. Ten, tu będzie taki kawałek mały lądu, tu. Znaczy, nie jestem przekonany do tego, ale raczej na pewno. I wtedy byśmy sobie kupili ten kawałek i ewentualnie ten, z czego ten kawałek tutaj nie jest preferowany, ewentualnie można byłoby kupić ten, bądź ten. I jeszcze zobaczymy, tak? To jest jeszcze daleka przyszłość.
ale to brzmi jak coś już takiego bardziej ciekawego. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać nasze miasto i w ogóle. Czy jakieś plany się nie pozmieniają, pewnie na pewno coś się pozmienia. Ale póki co mamy ten jeden kawałek ziemi. I ten chyba też na pewno kupimy, tak mi się wydaje, bo to jest dosyć duża będzie część gruntu. I póki co kupimy sobie ten kawałek ziemi już od razu. I będziemy się zaplanowywać to nasze miasto na tej osi. Zobaczymy, co dalej pomyślimy. Jak coś, to możecie pisać w komentarzach. Wiem, że raczej z tego nie skorzystacie, ale jak coś, to możecie pisać. Dobra, to tak. Po pierwsze, podłączmy sobie tą drogę z tą autostradą, bo z tej autostrady nie korzysta multum ludzi. No, tak jak myślałem. No i zaczniemy rozwijać sobie powoli zacisze. Tu, jakbyście się zastanawiali, tak, ta droga przejedzie sobie prosto. Już to już jest uchwalone. Tak, to już nawet nie będziemy się zastanawiać nad tym. To tak już będzie. Także, no. I jeszcze zanim przejdziemy, to wam pokażę z nowych funkcji, które się pojawiły. Sortowanie. Swojego macie kolejność, ona normalnie się nie pojawia jako tam różne opcje. Znaczy te dodaje busowe, ciekawie wyglądają i ciekawie się tutaj rozchodzą, ponieważ za chwilę zaczynamy tutaj jeździć normalnie, ale to jest, nie o to mi chodzi. Ludzie korzystają faktycznie z naszych trolejbusów. Ja byłem zdziwiony mocno, ale jak widzicie, 140 osób korzysta z tej linii. O, samo mi wyrzuciło. Dziwne. A z tej 73 osoby. Co jest dobrą nowiną, no i zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Jedna rzecz jeszcze, zanim przejdziemy do tamtej budowy. Mamy, zobaczcie, już są jakieś autokary, które do nas chcą tu przyjechać. To jest dobrą nowiną i jadą tak, jak chciałem, żeby jechały. Czyli nie tutaj przez te rondo i tak dalej, tylko tędy, zresztą tędy z tego, co mi się nawet wydaje, szybciej. No dobra, no to co, tylko się cieszyć. Nie wiem, kiedy przyjedzie pierwszy autokar, bo z tego, co widzę, są daleko gdzieś. Chociaż ten może niekoniecznie. Nie, ten nawet nie jest aż tak daleko. Poczekajcie, może sobie przyspieszymy czas. I zobaczymy pierwszy autokar w naszym mieście, bo jestem bardzo ciekawy. Okej, okay, widzimy go, jak pędzi do nas. Pędzi wiatr. I zaraz powiem, znaczy, bo ten drugi to jest gdzieś dalej. Ten drugi to jest daleko. Czekaj, co? To jest chyba już jakiś kolejny. Jest, widzimy. Oto i nasz pierwszy autokar, który jedzie do naszego miasta. Czy sam tutaj jeździ w nim? Jest 59 pasażerów na 60. No całkiem nieźle. No ma. Tak, ewidentnie samo kółko się włącza co jakiś czas. No to trudno. Będzie trzeba niestety z tym jakiś czas żyć. Dopóki nie zrobię kolejnej aktualizacji. Dobra, skręcamy sobie w tą uliczkę. Tak, no tu ładnie dosyć te ulice nam zaczynają. Ogólnie te kontpasowe świetnie według mnie pasują do tych miast. One są po prostu cudem, które został dodany do Skylinesów. Okej, okay, skręcamy. No i tu powinien nam wjechać, do któregoś jest. Podjechaliśmy. Dużo osób wzięło. I nikt nie wyjeżdża z mojego miasta. Jak cudnie. My tutaj sobie to zmienimy tylko na bez drzewek, bo nie będą tutaj crash testować to. O, i zobaczcie, oni wszyscy idą, zobaczmy, gdzie oni idą. Oni wszyscy tutaj wsiedli i rozchodzą się. Część tutaj na przystanek tramwajowy, ta znaczna część. Część idzie na ten przystanek tramwajowy, prawda? I część poszła do trolejbusów, czyli nasz węzeł, to znaczy już działa. Już działa nasz węzeł. A to jest tylko i wyłącznie sukces. Lecimy dalej! No, mamy dosyć duże zapadlisko się pojawi w naszym mieście. To jest złą nowiną oczywiście. I z tego co widzę, nawet mogliśmy się dowiedzieć, gdzie ona będzie. Okej, okay, już się dzieje. Szkoda, że nie włączyliśmy faktycznie, żeby były nasze tutaj, mogli się ewakuować. Nasi ludzie. Dosyć duże to zapadlisko jest. Okej, okay, duże, to mało powiedziane. Bardzo duże to zapadlisko jest. Jakie głębokie, o kurczę. No nieźle. Tak, po pierwsze odbudujemy drogi. I tutaj tu widzę, że tu będzie problem z budową tej drogi, bo tu jest z zakrętem. Okej, okay, nie bądźmy tu.
I teraz tak, ta była pewnie jednokierunkowa. Zobaczymy. No tak, to napraw. Nie, była dwukierunkowa, no to nie jest to źle. Napraw, 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 napraw. Dobra. Tylko co jest tutaj? A, nagle gra się obudziła, że tu jest jednokierunkowa. A nie, tutaj tu była jednokierunkowa, dobra, nieważne. Tylko po prostu wywaliło jedną ulicę. No tak, tak wygląda. I wiecie co, w ramach pamięciówki na razie tam tutaj dziurę zostawimy, żeby pamiętać o tym pierwszym naszym kataklizmie, jaki mieliśmy w mieście. Później coś z nim zrobimy, po pierwsze nie mam pieniędzy na takie marnowanie pieniędzy. No już tutaj jest. Nie wiecie co, ja zacząłem tutaj robić ten tunel, ale on mi się nie wygląda jak... nie podoba mi się. Będziemy tutaj dalej kręcić. A, mamy stację metra też przy... zapomniałem o tym. No ale tak czy się. Nie, czy tutaj ten nasz tramwaj mógł wrócić na trasę? Dobra. Wrócił na linię, świetnie. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do tamtej budowy już, to musimy na... Trzeba postawić czujniki sejsmiczne. Ewidentnie zauważyliśmy teraz, że są potrzebne. Dosyć brutalnie. Jeden tutaj taki postawiony, tutaj schowany. Całkiem nieźle, okej. Okay. On nam nieźle tu będzie działać. Tu mamy jakby coś do, od tsunami. A no z tej strony czy może być z tej strony tsunami? Nie, z tej nie może być tsunami. Świetnie. O, świetnie. Chyba od tego, że powiększyliśmy nasze miasto, zaczęło się tu nagle tak robić. I tu możemy kupić za 25 tysięcy taki radar kosmiczny. My też sobie go postawimy. Bardziej zasady, że dlatego, że możemy, aniż dlatego, że mamy ładne miejsce dla niego. Nie, więc no. Chętnie bym sobie postawił go w tym kierunku i gdzieś właśnie w tym rejonie. Bo tutaj nie mamy jeszcze jako takich zabudowań, a on by ładnie tu mógł wyglądać. Jako taki właśnie przylądek czy coś. Kto wie. Tak czy siak, postawmy go sobie, to będziemy widzieć, jakby coś do nas leciało z góry. Dobra, i właśnie jak jest z naszym masztami? Tak, właśnie widzę. Właśnie widzę, nasz maszt jest z tych małych, bo on był postawiony dawno temu. Był budowany, jak jeszcze nie mogliśmy stawiać większych. Więc tak, pierwsze to można by wyburzyć. Nie wiem, czy tutaj prąd też przechodzi już wodą. Nie, prąd jeszcze nie przechodzi wodą. To jest problematyczne. Ale tak czy siak, postawmy sobie duży maszt. On kosztuje więcej, wiadomo, tak dalej. Ja wiem, jestem tego w pełni przekonany. Ale na razie chyba, żebyśmy go sobie tutaj ponęli. To jest najlepsza opcja. Tylko byśmy sobie musieli go jakoś tu tak ustawić, żeby on tu się zmieścił. Chyba, że zrobimy sobie go w ten sposób. Tylko on tu i tak nie chce wyjść. A nie, dobra, wiem, co musimy zrobić. My musimy go postawić w tą stronę. No, jest na trasie paru budynków. Nie powiem, że nie. Ale jeżeli by mi się to udało, to byłoby lepiej o tyle, że właśnie by mi się to udało i nie musiałbym tutaj dalej kręcić z tym. Okej, dobra, widzę co trzeba zrobić. O, teraz jest stacja. Jesteśmy w dobrej orientacji, dobra. Sobie postawiliśmy na razie nasz duży maszt, dzięki czemu stary można by usunąć właściwie. Szkoda, lubiliśmy go i w ogóle i nam działał w tej chwili. Ale jeden ten wielki nam spokojnie obsłuży na tyle dużą część miasta, że nie jest nam potrzebny więcej. Okej, zapomniałem wcisnąć, żeby się ewakuowali. Tak, wiem. Wiem, zapomniałem. No niestety. Ale tutaj już sobie wyrównamy ten grunt. Bo to jest już przegięcie. Dobra. Tu była HSB-ka droga z drzewkami. No i zaczęły się robić te katastrofy. W ogóle nie wiem, czy to już przez to, że tam jakieś były problemy po tej aktualizacji, tam poprzedniej jakieś, dlatego się zepsuły te katastrofy i w ogóle. Dobrze, poczekajcie, zanim pójdziemy dalej, ja tylko sprawdzę.
To są zniszczenia. Gdzieś było przewidywanie, czy coś się dzieje jeszcze aktualnie, ale chyba teraz tego nie ma nigdzie. Dobrze. Może tu? Na podtok katastrofach, właśnie. 9 osób zginęło w ostatnim, a 29 w poprzednim. No ma, niech będzie. I gdzieś tam jest ta detekcja, że pokazuje mi faktycznie, to są drogi ewakuacyjne. Detekcja wstrząsów, radio, zniszczenia, że gdzieś mi to pokazuje, gdzie one będą, te katastrofy, ale... Ale gdzie? To już nie pamiętam. Dobra, lecimy dalej i trzeba podłączyć Cię do prądu, bo po to Ciebie postawiliśmy, żebyś działał. Przydałoby się, tak powiem to, przydałoby się. Dobrze, lecimy dalej powoli, bo tu jakieś katastrofy zaczęły się dziać. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Mamy tutaj rondo. Żeby nie było, to rondo tutaj jest tylko i wyłącznie dla zasady, że tutaj jest. Ono nie jest w żaden sposób tutaj jakkolwiek jeszcze wiążące. Mamy taki na razie pseudo, tutaj też węzeł. Jak sobie dotkniemy, o proszę bardzo, ruch jest, nasze autostrady się włączyły ewidentnie. Tu sobie zrobiliśmy jeden taki ostrzejszy zjazd, tutaj są takie normalne w miarę. No i przy okazji część z autostrad zaczęła być w końcu używana, co też jest dobrą nowiną. Także tak to wygląda. Ewidentnie się tutaj zaczęło coś dziać. Tutaj na razie dużo nie zmieniałem, jakby ktoś się zastanawiał, tak, przecięliśmy tutaj tą górkę i zrobiliśmy tu taki mały podjazd, w sensie przez tę taką podmurówkę. Jakby coś w przyszłości mam już to podłączone, ewentualnie będę mógł to wyburzyć. Tu jest zjazd z autostrady, no i rondo. Do przyszłego, jakby coś jakiegoś tam planowania, czy cokolwiek. Nie wiem, po prostu jest jakby coś. Tu nawet można byłoby sobie walnąć, że w teorii punkt swobodowy opłat za tą autostradę, ale właściwie chyba nie ma sensu. Chociaż... Nie, no bo tutaj na razie jest tak mały ruch, że te pobory opłat by tu jeszcze mi zmniejszyły ten ruch. Chyba sądzę, że... Chociaż wiecie co, niech będzie, dobra. Najwyżej moja szkoda. Sobie włączmy tutaj taki punkt poboru opłat. Tutaj. Ja go walnę tutaj. Ze względów oczywistych. Podłączymy sobie go od razu do wiatraka, który będzie na środku ronda. A to jest przecież świetna propozycja. Jakby mi to się udało jakoś sensownie postawić. O, dobra. To udało nam się i teraz gdybyśmy tu zrobili zjazd, zjazd, zjazd. Tu jest wjazd właściwie. No tak, pomijając to, że w pewnych miejscach jak tu będą problemy, no to nie będzie. I stąd gdybyśmy sobie zrobili podpięcie. Czekaj. Tak, niestety trzeba wywalić tę autostradę. Autostrady mają to do siebie, że nie da się jej wyburzyć zyskiem. To jest duży minus. Okej, widzę, że tutaj będzie ciężko. Tak, jest ciężko. Trzeba trochę będzie pojechać do góry. Do przodu i... Cyk! Dobra. To teraz tak, trzeba do ciebie dociągnąć wodę. To jest jedna z tych ciekawszych rzeczy, którą teraz zrobimy. No to akurat nie jest aż takie trudne jeszcze, powiedzmy. I prąd. To jest ciekawszy pomysł, chociaż mi się podobać bardzo. I dzięki temu jakby coś, punkt poboru opłat działa. Masz już nawet prąd. No tu wiadomo, no to działa jak działa.
Jeden pas niestety jest taki do zjeżdżający się, ale tu z kolei już są dwa. Dama, nie będziemy się teraz tym ekscytować. Jakby ktoś się zastanawiał, tak, tutaj blokowiska robimy powoli sobie, żeby tutaj mieszkańcy się zaczęli przebudowywać na bloki. I to będziemy robić powoli, jak widzicie na załączonym obrazku. Ten proces zaczynam robić, ale oczywiście zaciszę, zaciszę i jeszcze raz zaciszę. Tu, żeby nie było, w tym rejonie, tutaj teraz są jak są te drogi i one tak sobie są, ale to będzie bardzo przebudowane. Po pierwsze, prawdopodobnie w przyszłości tramwaj będzie jechać środkiem. W sensie, żeby wam zademonstruję wam, jak to będzie wyglądać. Gdzieś, powiedzmy, w tym rejonie. Tutaj akurat jest dosyć dużo jeszcze miejsca. To mogę nawet wam to zademonstrować. To tak, tu sobie powiedzmy zróbmy taki zjazd. Siatka jest włączona, ale mi się to nie uda tak po prostu ustawić, co nie? O, jedną kratkę do przodu, no dawaj. Serio, no widzicie, że jest to problematyczne, co najmniej. O, tutaj jest, no bo. No i tak, no i tu będzie nasz bambaj. Jechać w skrócie prostą. Jak mi pozwoli. O, tak, dokładnie. No i tak samo w drugą stronę, ale to już wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Podłączam sobie. No i on tu będzie nikomu nie wadzić. To będzie, te autostrada będzie w powietrzu i będzie do tego w pakiecie. Tak blisko, nie, tak blisko mi nie pozwoli. I do tego w pakiecie będzie najprawdopodobniej coś takiego. Czy tutaj nam to jest niezbędne? Nie, tutaj nam to jest zbędne. Świetnie. I tu będzie w drugim pakiecie. Nie, na pewno nie coś takiego. Coś takiego, z tym, że prawdopodobnie, w ogóle sobie to wyciszmy wszystko, to żeby ładnie jeszcze stylistycznie wyglądało. Coś takiego prawdopodobnie. I już tłumaczę i objaśnię. Czemu tu są trzy pasy, czemu tu są dwa pasy? Ponieważ wtedy będzie mniej osób jechać, jak widzicie. I tak, ta cała strona będzie w powietrzu. Ta będzie na ziemi lub częściowo w powietrzu. W niektórych miejscach będzie też w powietrzu. I one nie będą aż tak blisko siebie. To jest pewne, niestety. Fajnie byłoby, gdybym mógł to zrobić tak, jak teraz to wygląda, ale jest problem polegający na tym fancie. I już gdybym teraz chciał puścić tutaj stąd prostą drogę, to nie, no dobra, to jeszcze jako tako powstanie. No to mam akurat kratki, no to będzie nawet prościej. O, co nie? Nie, to może nawet nam się uda to zrobić w takiej odległości. A tu będą wtedy trzy pasy. Z czego na wiadomo, gdybym chciał najlepiej to zrobić, żeby ta autostrada, o ta druga, nie zmieniła swojej odległości od tamtej, względem tamtej, czyli była na jakiejś, no powiedzmy, mniej więcej takiej wysokości, żeby było z pół tego. O. Tak. No i to był, i w ten sposób by to się na pewno mi udało. I co nam to daje? To nam daje, że byłby to po prostu zjazd, po pierwsze. Po drugie, ewentualnie te dwa pasy byłyby do zjazdów. Jakich zjazdów? Mam na przykład coś takiego na myśli, z czego to nie będzie taki, tak jak jest teraz, to jest, że wjazd, tu skrzyżowanie, może i bez świateł, ale wiadomo. Nie, my będziemy robić pod każdym z tego typu węzłów ronda. Tramwaje będą jechać prosto, a wszystkie inne pojazdy będą wjeżdżać na rondo. Prawdopodobnie ronda będą miały po 4 pasy nawet, na pewno 3. Żeby to jakoś ładnie obsługiwać. Będą to swojego oczywiście rodzaju inteligentne ronda i tak dalej, ale no zobaczymy. Tak, jest to co najmniej ciekawe. Jaki będzie efekt końcowy, zobaczycie w przyszłości. Ja sam nie wiem. I prawdopodobnie w kolejnym odcinku właśnie przebudujemy tu tą główną artylerię na coś takiego. Będzie to kosmicznie wyglądać jak na ten odcinek i tak dalej, ale wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, więc póki co, póki tego nie mamy, ja to sobie zostawię jakoś w ramach pamiątki, żebym nie zapomniał po pierwsze. I tak dalej. Natomiast póki co, my tu sobie zrobimy. Tu będzie duża droga, to chyba każdy wie. A jeśli nie wie, to się właśnie dowie. I ja bym chciał to zrobić na zasadzie takiej właśnie. Aha, tylko weź to się z nim dogadaj. Właśnie widzę. Chyba, że taka będzie odpowiednia wysokość. Powiem więcej, taka jest nawet nieodpowiednia wysokość. No, a to jeszcze raz.
powiedzmy, że bym chciał to zrobić tak, tak. I tutaj będzie na poziomie już zwykłym. Tak. No bo to jeszcze będzie do dogadania tutaj się z Skylinesami. Natomiast tak czy siak, tu na pewno będzie taka droga gudą. W celach wiadomych, żeby to jakoś podłączać ze sobą. I tu chwilowo, tego tu może nie być w przyszłości. To daje takie prawo do usunięcia tego zjazdu, ale jakby coś na razie będzie. Na autostradę będzie tutaj zjazd. Chwilówka, ale żeby była. I w ten sposób tu sobie udostępnimy jeszcze z tej drugiej strony coś takiego. Oczywiście tutaj sobie ulepszymy to już do tej trójki autostradę w tym miejscu, żeby mieli łatwiejsze to wyjazdy. Czy tutaj nam coś takiego się zmieści? Powinno się zmieścić. Jak widzimy, się zmieściło. Tylko teraz bym musiał ulepszyć to, a tego na pewno nie zrobię, więc póki co tylko sobie ten kawałek ulepszymy. To i tak będzie dla mnie more than enough. Więc proszę bardzo, mamy zjazd w jedną, zjazd w drugą. Ale żeby nie było, że tak prosto sobie wybudowaliśmy, to po pierwsze, stąd tutaj sobie to przeciągniemy. Tutaj prawdopodobieństwo, iż to tak by się podłączyło, jest, byłoby co najmniej duże. Teraz tak się spostrzegam, że faktycznie to nie byłoby złe, gdybyśmy to zrobili i takie coś, takie poprzeczne i tak w ogóle. Ale nie, tu, tutaj nie będzie jako takiego hamostu, a nawet jeśli będzie, to on będzie gdzieś stąd, ale w innej kondygnacji, ponieważ tutaj ta droga sobie zjedzie i ona będzie głównie dojeżdżać do Zacisza. To jest taki głównie taki, tego typu jako łącznik, ale stąd też będzie oczywiście przycielona most nad tym wszystkim, żeby to łączyć jako taką. No i tutaj na razie sobie to zrobimy na zasadzie, czekaj, bumpaj wydłuż. I jakby mi się to udało właśnie w ten sposób podłączyć, ale widzę, że nie jest to łatwe. Dobra, niech będzie. Niech będzie, póki co może to wyglądać na taki, jaki jest sposób. Dobra, no a stąd z kolei, no to wiadomo, a, bo to jest w powietrzu. Świetnie. Nie wiem po co, ale niech będzie. W sumie to faktycznie nie wiem po co tutaj to jest w powietrzu. To jeszcze raz poczekajcie. Znaczy nie wiem, czemu też miało być na ziemi. A nie, to jest faktycznie musi być w powietrzu, dobra. Nie było tematu. Faktycznie musi być w powietrzu, bo to jest. Bo tutaj to jest już w powietrzu. No i stąd tu już nie będzie zbytnio żadnych innych skrzyżowań, tylko to będzie wszystko podłączanie ze sobą właściwie. Czyli na przykład taka droga i ten Tagus. Tak, tramwaj będzie też tutaj jeździć, ale tramwaj sobie zbudujemy może po wszystkim? Czy przed wszystkim? Nie wiem właściwie. Tak, bo tutaj chciałem połączyć te ze sobą dwie linie tramwajowe, bo tu właściwie miała się ta linia już kończyć. I tak dalej, ale no, wyszło jak wyszło. Się nie kończy, więc nasz bambaj sobie też wyciągniemy na razie, żeby on tutaj jechał w dwóch osiach. No i mamy dwie opcje, albo nasz bambaj puścimy sobie tym mostkiem, dobra, nie będzie, trzy opcje, albo będzie jechać tym mostkiem, albo pojedzie sobie tym mostkiem, albo tu się zakończy. Opcja, żeby się zakończył, nie jest najlepsza, więc z niej nie skorzystamy. Ale pozostałe dwie równie nie są świetne. Więc póki co sądzę, że najlepszą opcją mimo wszystko będzie, żeby tak. Po pierwsze, on tu dojechał w tej formie. Tutaj się podłączy z tą drugą linią, która będzie jechać no pod większym oczywiście kątem, no bo ona jest gdzieś stąd. To jeszcze zaraz będzie sobie powoli podłączać. Nawet, ale to będzie powoli. I tu będzie podłączenie z tą dużą drogą. Dobra. Gdzieś po drugiej stronie sobie zrobimy ten węzeł. I ten most też będzie faktycznie bambajowy, jak możecie się spodziewać. Tu będzie po prostu jechać druga inna linia, która będzie sobie gdzieś tam skądś hen daleko się z tym łączyć. Oceniam, że to jest dosyć dobry pomysł, żeby to się podłączyło. A to będzie nam trochę tam oczywiście ekstra pola do popisu i tak dalej.
popis. I tak, czy ja tu mogę jakoś... No powiedzmy. Czekaj. To. To. Cyk, cyk. Wiecie, ja chcę zrobić, żeby to jak najmniej tutaj ta droga nam skręcała, ale widzę, że... I tak się nie uniknie tego. No dobra, niech będzie. Nie wygląda to aż tak tragicznie, jakby mogło wyglądać. Powiem to w ten sposób. Dobra. Ło. Dobra, niech będzie tak jak jest, tak jak teraz wygląda. Wygląda to co najmniej... Nie. Wyglądało to zbyt cudownie. Okej. Okay. To taki zakręt, na taki zakręt mogę się nawet zgodzić, nie razie. No, więc tak jak myślecie się, tu będzie ostry zakręt bambajowy. Tutaj nie będzie skrzyżowania. I tu będzie pętla, którą sobie na razie tutaj zainstalujemy. Jako taki prosty tutaj nawet zjazd za autostradą. W drugą stronę. Coś takiego. I on jest w tej chwili oczywiście chwilowy, no to chyba wiadomo. I zobaczymy, tak jak długo będzie oczywiście działać, bo chyba nie muszę wam tłumaczyć, że chwilówki często działają długo w niektórych miejscach, no ale tutaj, dlatego sobie damy już tutaj od razu miejsca do drugi tramwaj, jakby coś, ale żeby nie było, to nie przywiązywać do tego, to tak po prostu postawiłem. No, no i tak, tu mamy zjazd, tu mamy wjazd, tutaj świateł nie ma. Ewidentnie widać, że ruch jest, więc może i ten punkt poboru nie był takim złym pomysłem. Z tego co widzę. Nie dam się jeszcze korki, więc nie będę zwiększać go nawet ten duży. No i to jest tak. Przydałoby się to poprzestawiać. Na pewno trzeba usunąć te dwa przystanki. Nie, linii nie, ale to tak. Dobra. No i tutaj sobie to tak jakoś przeciągniemy. Tak, właśnie widzę co tutaj się stało. To się stała dziwna rzecz, że ta droga jest jednokierunkowa. My dzięki temu będziemy mogli to wszystko usunąć. Tam jednokierunkowość. I to na pewno się spodoba temu naszemu... temu. No wiemy. Jemu. Jeżeli go byśmy przestawili może... To się tak przestawiło wszystko. Świetnie. I teraz pytanie, czy się... Dużo się przestawiło. Prawda? No oczywiście, że się dużo przestawiło. No ma to jednak nie. To był jednak zły pomysł, bo trzeba go przestawić na drugą stronę. Bo inaczej będzie mi tu wszystko na odwrót teraz działać. Dobra, to jest dobre. Może być. Przynajmniej lepiej niż było. Przed chwilą, jeszcze na chwilę. I stąd nasz bambaj będzie jechać oczywiście. Ale bardziej w ten sposób. Dzięki czemu jak stąd... O, mamy coś takiego. No to on będzie dojeżdżał sobie gdzieś tutaj mniej więcej. I tutaj. I właściwie co i full wypas. Czy ten przystanek może tutaj być? Może. Dobra. Kolejny sobie damy tutaj. I on nie będzie ogólnie jeździć ulicami też dzięki temu, więc to jest dobrą nowiną. I jego przystanki resztę pododaję za chwilę. Bo nie mam na razie pomysłów, gdzie je poustawiać. I jak nie mam pomysłów, co, gdzie i jak wygląda, tak? Więc możemy łączyć play po pierwsze. Po drugie, stąd na pewno będzie droga. Będzie ona wyglądać na pewno w ten sposób. Bo wiadomo, to jest zacisze, tak? Tutaj uliczki mają być powykręcane w różne sposoby i tak dalej. Tu będzie jedna z główniejszych ulic, łączących tam różne te części, ale tak jak mówiłem, to jest specjalnie małe uliczki, żeby mimo wszystko nie było tutaj dużego ruchu. Dobra, to jest całkiem nieźle wygląda. No i oczywiście przed wszystkimi tego typu zjazdami chcę, żeby to wyglądało w ten, a nie inny sposób. Czy stąd jeszcze byśmy wyciągnęli jakąś jedną drogę? Jest, wyciągniemy. No to świetnie. Dobra, tutaj, tutaj i tutaj się połączy. No to nie, to nieźle całkiem wygląda, powiem wam. Jest tutaj zmasakrowany tam na maksa. Ale to w sumie to chodziło. I jeszcze jest tutaj miejsce, którego nie jest zagospodarowane. Tu będzie park w przyszłości, tak, to wiadomo, ale to będzie przyszłość. A na razie jeszcze nie ma przyszłości, więc proszę bardzo,
No to całkiem, całkiem. Czy my tutaj sobie nie planowaliśmy już jakiejś dzielnicy? Chyba nie. Dobra, no i ogólnie na całości ja tu chcę mieszkańców widzieć. Akurat nam popyt zniknął na mieszkańców, ale to chyba nie szkodzi. Oni się po prostu pojawią w przyszłości i zobacz, i będziemy na nich czekać. Tak, żabki i tego typu sklepy zaraz zacznę tutaj wstawiać, bo oczywiście, że one tutaj będą miały się pojawić. Tutaj tak, bo tu widzę, że taka dziura się stworzyła ozonowa, więc my tutaj sobie wstawimy, żeby to było. No i teraz tak, żabki. Żabki będzie na wypełnienie i jakieś ładne foremki. To wygląda na ładną foremkę, to też. To już na przykład nie. To też nie i to też nie. To będzie jedna duża żabka. O, tutaj takie jakieś duże obszary, to już na pewno bardziej mi się z tego typu pomysłami bardziej podobają. Tutaj, tutaj też. Tutaj. Tutaj. I taka mniejsza. No, sądzę, że to nie jest zły pomysł. Dobrze, teraz możemy sobie podciągnąć nasz tramwaj, żeby miał przystanki tam, gdzie miał, by powinien mieć. Czyli tak, na pewno tutaj. Na pewno przed skrzyżowaniem. Bo wiadomo, że zawsze są przystanki przed skrzyżowaniem. No i tu będzie wyjątkowo dosyć blisko, ale to wiadomo. Czy tu będzie przystanek? Nie, tu na razie nie będzie. Tu będzie na razie pewna pętli. I nawet dajmy sobie na tej drugiej części. Dobra. I teraz tak. Kolejną rzeczą, puścimy sobie jeszcze jedną nową linię, żeby nie było. Ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, znowu powiem tylko i wyłącznie, ponieważ ona nam tutaj się przyda w przyszłości. Ona będzie miała tutaj zastosowanie swoje w przyszłości i tak dalej. A póki co, no po prostu będzie jak będzie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli tak, po pierwsze widzę, że tutaj tak będzie problem. Po pierwsze widzę, że tutaj będzie problem. A, będzie, będzie i faktycznie on nie zniknie. Dobra, to tak. Tutaj chcę zrobić dłuższy ten zakręt. Tutaj później zakręcić już tak na mało. I tutaj tak, pierwsze to będzie jako jeden. Na razie, tak? To jest tylko i wyłącznie na razie. I dzięki temu mogę sobie to jeszcze raz puścić. Tak, to są tajne sztuczki City Skylines. Okej, no i tu mamy dwa tory. Świetnie. No i tak, co będzie tutaj jechać? Po pierwsze ta linia, no bo ona tutaj miała tymczasową pętlę. Teraz ta tymczasowość przynosi się tutaj. O! Ja tu widzę potencjał, wy to też widzicie, co nie? I my go wykorzystamy. My go wykorzystamy, naprawdę. Dobra, dzisiejszy odcinek może będzie znowu trochę dłuższy. Nie wiem ile trwa. Nie wiem ile już trwa, naprawdę. I nie wincie mnie za to. Bo ja nie wiem ile on trwa. I tu będzie jeszcze jeden na pewno przystanek. Tutaj damy sobie go. No i tak, wy się tu powoli budujecie. Rzecz jasna, rzeczą oczywistą jest to, że będziecie chcieli wodę. I ja się tego spodziewałem, że będziecie chcieli, więc wam daję ją nawet. Dobra. I tutaj jeszcze jest jeden fragment, który będzie potrzebować. Tak. Dobra, no i na razie to jest tyle z tych fragmentów. Te faktycznie mają nowe miejsca, skąd będą na nowo ciągnąć wodę. Kolejną rzeczą, jaką faktycznie nie patrzyliśmy od jakiegoś dłuższego czasu, to jest to, że nie mamy forsy. Ale to nie o to mi chodziło. To jest szkoły średnie, podstawowe i tak dalej. No to ewidentnie zaniedbaliśmy ten rynek. Średnie jeszcze są jako tako, ale podstawówki... nie najlepiej bym powiedział, no nie najlepiej. Dlatego jeszcze sobie postawimy tutaj drugą podstawówkę. Jak dozbytamy do niej, bo 12 tysięcy kosztuje. W tymże oto i wspaniałym rejonie. Bo tu jest ta pętla i w ogóle w sąsiadu nas trochę dalej, wiadomo. Ale tu mi się wydaje, że to jest dosyć dobra lokalizacja na tego typu rzeczy. Dalej puścimy sobie... no i oczywiście zaraz sobie urząd pocztowy jeszcze postawimy jeden, no ale to tak. Tak, tu będzie jeden przystanek na razie.
Tu niestety on musi być w tym rejonie, no bo nie ma jak tego inaczej postawić. Jak możecie się domyślać, to jest taka krótka linia, która po prostu będzie się tutaj łączyć z tym, że oto linią. Linia 10. Kierunek wyścig właśnie odjeżdża. I on to będzie jako taki łącznik, który jest. Ona to będzie pewnie później w przyszłości gdzieś dalej jechać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dalej tu będzie w dwóch kierunkach przystanek, no bo tego nie jestem inaczej w stanie zrobić. No i oczywiście ta droga, z tym, że tutaj po drodze zauważyłem jeszcze jeden chwyt marketingowy. No i tak, mamy przystanie rybacka, Sandrelli. I co my tu mamy? Tu mamy głównie tuńczyka, a tuńczyk jest ostatnią rzeczą, jaką możemy łowić. To jest na łososia, którego nie mamy też tutaj dużo. Więc no cóż. Mogę sobie postawić tutaj na pewno hodowlę i i tak też tu będzie. Gdyż tu będzie hodowlę, będziemy sobie robić. Tu też byśmy zaczęli sobie robić hodowlę w sumie. Ile hodowla kosztuje? 14, no dobra. Zanim tutaj już to faktycznie rozwinę. Postawienie tutaj jeszcze jednej hodowli w takich właśnie miejscach pomiędzy mostami może być niezłym pomysłem. Przy okazji rozwijamy sobie tutaj rynek i jakieś tam pieniądze. Drobne jak drobne, ale zawsze jakieś już będą. Podaż do naszego skarbca miejskiego, który ma niesamowite pojemności, multum pieniędzy. Oczywiście to jest nieprawda. No i do tego jeszcze by sobie postawimy przystań zwykłą rybacką, którą gdzieś tutaj bym postawił, bo chyba tutaj. Nie, bo tu jest trochę już wysoko to podniesione. Więc sądzę, że od tej strony to byłoby idealne podłączenie. Dobra. No i tak, ty potrzebujesz i wody, i prądu, i Bóg wie co jeszcze. Więc na razie sobie to wywalimy. Okej, powoli się przesuwało, aż w końcu przestało się przesuwać. No cóż, każdy może mieć cierpliwość do jakiegoś tam czasu. Najwyraźniej jego się skończyła. To tak, czy tu mi się by to połączyło? Połączyłoby się to świetnie. Dobra. Tu sobie to puścimy też dalej prosto. Powiedzmy, że gdzieś dotąd. Okej. No i powiedzmy, że jest mniej więcej cacy. Dalej, tu będzie to połączone w tym rejonie. Tak. I tu jakby był przystanek, który kojarzymy oczywiście. Wyłączmy play. A nie, bo tam jedną linię tramwajową zepsuliśmy. Okej, ten przystanek tu wejdzie, a ten tutaj wywalimy, bo on tu będzie zbyt blisko. Tak, tu jedna linia została teraz zniszczona, ale to zaraz z nią się zajmiemy. Ponieważ ona powinna jechać tutaj właściwie wzdłuż tego. Taki był przynajmniej jej zamiar. Aby jechać cały czas wzdłuż tejże oto i wspaniałej nitki. I my tutaj nie będziemy tego psuć. To będą tak samo cały czas jechać, tak jak miało jechać. Z tym, że no oczywiście trochę to trzeba zmienić. I dostosować do naszych aktualnych warunków. Czyli powiedzmy, że dobra, tutaj zacznie się skręcać. A wygląda to trochę inaczej, dziwaczniej i tak dalej. Więc mi się to nie podoba. Więc jeszcze raz. Gdzie jest tutaj nasza linia pomocnicza? Tutaj, no i powiedzmy, nie wygląda to aż tak tragicznie, jakby mogło. Czyli jest dobrze, w skrócie. Czyli jest w skrócie dobrze. Tutaj się to podłączy prosto. O, ładnie. I tutaj jest po dowolnej, więc tutaj z takim zakrętem ostrzejszym mi to wchodzić. Tutaj będzie to skręcać. Ponieważ nie chcę nawet tego łączyć, bo nie widzę potrzeby. Chociaż właściwie możemy to podłączyć. Kurczę, ten odcinek naprawdę wyjdzie długi. Ja już po prostu widzę, jaki on jest długi. I wiem, że on nie będzie skrócony nawet, żeby był krótszy trochę. Bo nie będę miał z czego wyciąć. Dobra, tu sobie podłączmy to jako takie coś. To się podłączy, tak. No i tu powiedzmy, że będzie taka jedna rura z wodą. Ty należy dostaniesz taką swoją własną. Gdzieś odtąd odciągniętą.
donikąd. Czyli nie donikąd, to dotąd. Dobra, ty masz już to. Prąd, teraz tak, co do prądu. No co do prądu, to na razie nie mam innego sposobu, jak dociągnąć do was kable. To jest szkoda, ale no cóż. Ale to podobno, żeby tutaj na przykład ciebie do tego. I będzie to już lepiej wyglądać. Świateł tu nigdzie nie mamy nowych. To jest dobra nowina. Tu widzimy, że jest ta linia. Kierunek wyścigi i jest to używane nawet w miarę. I tu sobie dodobimy jeszcze jedną. Jeszcze jedną linię. W skrócie. To jest to tak. 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 I tak. Dobra. Wygląda co najmniej już jakoś fantazyjnie, ale tak niestety musi być. I my tutaj żadnej nowej linii nie puszczamy, tylko o właśnie ta już się tu puściła, zobaczcie sama. Jaka dobra ta linia jest. A i nie tylko ona. Okej. Dobra, i ty masz tu przystanek. No i mamy na razie taki pseudo tutaj węzeł, pętla, jak zwał, tak zwał. Ale coś tu mamy takiego dziwnego. I będzie to na razie nam tutaj tak funkcjonować. Ten przystanek usuwamy oczywiście, bo on jest tu zbędny. Tu jest na razie ten jeden. I ten jeden nam tutaj powinien spokojnie póki co wystarczyć. Tu będzie sobie z nim zejść. Raz, dwa, trzy. Tak. I ogólnie tu połączymy to sobie. I tu sobie zrobimy zejście jeszcze jedno. Bo w sumie... albo nie. Po co aż tam ciągnąć to zejście? Skoro możemy sobie zrobić tutaj. Dobra. Dobra. Ładnie, ładnie. Dobrze, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jest on strasznie długi i nawet nie będę mówić jak długi, bo za długi. Więc mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i cóż, że nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tu sobie wystawimy taki pocztę, no bo wiadomo, poczty musi być dużo. No i na sam koniec zrobimy jakąś sobie linię. No póki to nasz tuńczyk będzie tak połapany, no ale w przyszłości wiadomo, to będzie specjalistycznie dla niego. Cześć!